Przed nami czwarty występ, a zarazem ostatni Piastonaliów Uniwersytetu Opolskiego, gdzie będziemy mieli okazję przy świetnej zabawie wysłuchać twórczości nikogo innego jak samego Smolastego. Pozytywne, bardzo się cieszę na ten koncert, przyszłam tu specjalnie po to, żeby zobaczyć tego cudownego artystę. Wiek, no już trochę słucham, teraz bardziej przez TikToka, który jest totalnym odmóżdżaczem, ale Smolasty jest tam absolutną gwiazdą. Był niesamowity, bardzo jestem szczęśliwa, że tutaj mogłam być. To już był mój drugi koncert, akurat tak się zdarzyło, że był moim zdaniem najlepszy i naprawdę podobało mi się. Ponieważ najbardziej lubię Smolastego ze wszystkich artystów i było naprawdę fajnie klimatycznie. Szczególnie dzisiaj z Big Band UO było naprawdę bardzo fajnie. Najwięcej osób czekało na ten jednak występ. No i koncert udany, także myślę, że za rok będzie powtórka. Mam nadzieję, że świetnie bawiliście się z nami przez cały tydzień oraz że w podobnym albo większym składzie zobaczymy się z wami za rok. Dla Studenckiej Telewizji Seta mówiła Patrycja Śmigielska. Jesteście zajebiści, kochamy!